przygotowujemy trzecią część Młodych Wilków z taką tak zwaną original cast, oryginalną tą pierwszą obsadą. No i myślę, że to jest początek przyszłego roku na ekranie. Tym razem w Młodych Wilkach zobaczymy wilki, tak więc już niech ci wszyscy, którzy się tam czepiają, że te wilki już nie są takie młode, niech się nie martwią o tym. Film będzie się nazywał Wilki, czyli my nie będziemy udawać nowych, młodych nastolatków i maturzystów, tak jak wtedy, tylko dzisiaj już eleganckich panów przed 50. Na razie bazujemy i kompletujemy ekipę tych aktorów, którzy grali w tej pierwszej części. Ja powiem tak, to jest takie fajne, że ja mam dużo znajomych, dużo się spotykam, dużo widzę, wszyscy są chętni, naprawdę, to jest tak miłe, bo każdy mówi, słuchaj, ale jak już będziecie robić, pamiętaj, jakiś epizod, jakieś coś, to świadczy o tym, że ten film jakby jeszcze nie nakręcony już się cieszy popularnością i młodzi i starsi aktorzy chcą w nim wziąć udział. Myślę, że realnie jest to wiosna przyszłego roku w kinach.